Suwalski Szpital dokonał zakupów za pieniądze od Suwalskiego Samorządu. 276 tysięcy złotych przeznaczono na jedną tak zwaną sztuczną narkę, dwa zestawy do fumigacji medycznej, czyli dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń i urządzeń tak zwaną suchą mgłą. Lecznica zakupiła też dwa zestawy do oczyszczania powietrza. Ostatnie z urządzeń to USG. Jak nas poinformowała dyrekcja jednostki, aparat do USG oraz dwa zestawy oczyszczające powietrze już dostarczono. Około połowy maja do szpitala dojadą fumigatory i tak zwana sztuczna nerka.